Teraz także lata, może nie na nartach, a śmigłowcami, biorąc udział w różnych zawodach. No i jest zielone światło. No i popatrzmy, Jurij Tepeš. Ależ Bastur niespokojnie. No, chyba jakiś błąd na progu, albo też bardzo gwałtowny podmuch wiatru spowodował, że ratował się przed tym, aby nie było upadku, a nie myślał o tym, aby daleko i pięknie polecieć Jurij Tepeš. A jeżeli chodzi o komputer, pokazuje, że będzie miał dodanych tylko 1/10 punktu. Tutaj wszystko wyglądało dobrze, ładnie ułożył się w powietrzu i teraz musiał dostać mocny podmuch z boku, potem gwałtownie z drugiej strony. On korygował oczywiście ten zachwiany układ i kiedy dostał kolejne mocne uderzenie wiatru, no już wtedy myślał tylko i wyłącznie o tym, by się uratować i nie upaść. 78 metrów. No ostatnie miejsce oczywiście w tym momencie dla Jurija Tepeša. No ale na całe szczęście nic się nie stało, bowiem to...